Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gotika. I tak oto mamy już wszystkie składniki do naszego ulubulu, które wykona dla nas Tarrok. Porozmawiajmy z nim. Co on na to? Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do sporządzenia ulumulu. Obcy być silny wojownik, dać rzeczy. Tarrok zrobić ulumulu. Gotowe. Obcy nosić ulumulu, być dumny. Tarrok teraz spać. Ty idziesz sobie, siusiu, to znaczy te. Spać, tak? Okej, okay, dziękuję. Listo. Muszę już ruszać. Obcy mieć dobre. Obcy mieć dobra podróż. Dobra, dziękujemy ci. Mamy w takim razie czym jest ulumulu? Topór li, grzmot. To jest broń może? Ulumulu jest, zobaczcie. Świadczy o wielkiej sile i odwadze posiadacza. Wojownik, który nosi ten amulet, nie musi się obawiać ataku ze strony orków. Zajebiście. Więc tak, do obozu orków najbliżej jest z siedziby Xardasa. Tam też pójdziemy tylko najpierw. No właśnie, stąd nie możemy się teleportować. Więc w związku z tym najpierw musimy opuścić wolną kopalnię. Proszę cię, wypij w takim razie napój szybkości kolejny. Robimy saving under subrabika i witam was w kolejnym już odcinku. Zaczynajmy w takim razie, ruszamy do wieży Xardasa. Wydaje mi się, że jesteśmy coraz bliżej zakończenia gry. Więc no jest to całkiem miło. Kurwa, nie, ja pierdolne, ja chyba zaraz F8-ką wyjdę z tej kopalni, bo w przeciwnym wypadku to będzie trwało 5 lat, nie? Sorry. Ja. O nie, chuj, wypadłem, dobra, nie robimy tak jednak. Przepraszam. Dobra, przepraszam, jednak tak nie robimy sobie, okej? Okay? Jednak sobie normalnie przejdziemy. Oczywiście wypijemy napój, ale może już się nie bawmy tym. To jest fajne, jeżeli gra jest zbugowana i faktycznie była taka potrzeba. Jeżeli faktycznie zaszła taka konieczność, żeby tego użyć, ale może nie nadużywajmy, co? I tak już tego baga używam z QE, żeby skakać, ale jakby to wiecie, to jest wszystko celem tego, żeby to gdzieś tam przyjemniej się oglądało, tak? Bo jakby ja jako gracz nie mam z tego żadnych korzyści, jakby tak in-game'owych, tak? Jakby wyzyskujecie na czasie po prostu, jeżeli ja w ten sposób sobie pomagam. I to mamy tutaj na górę wyjście, prawda? Że to po prostu nie trwa to wychodzenie po drabinie właśnie 30 sekund, tylko może to potrwać 4 sekundy, tak? I jakby ten odcinek od razu staje się bardziej treściwy, więcej się w nim dzieje, ale wiecie co, na przyszłość chyba, ja po prostu tak się zastanawiałem teraz, bo byłem siku pomiędzy odcinkami i jak tak sobie sikałem, to właśnie sobie tak myślałem, że kurde, w gruncie rzeczy, dam chyba ogłoszenie na fanpage, że ja będę w stanie zapłacić jakieś tam pieniążki. No, przyzwoite myślę, nie? Zależy jak tam, na ile się tam wycenicie jako programista, ale żeby znaleźć programistę, który byłby w stanie mi do Open Broadcaster Software, do OBS-a napisać plugin, który pozwoliłby mi robić pauzy w trakcie nagrywek. Ty masz coś do powiedzenia? Witaj! Nie masz nic do powiedzenia. Dobra. Plugin, który umożliwiłby mi tak jakby... Masz przy sobie ciekawą ozdóbkę. Orkowa, prawda? To od tego niewolnika z kopalni? To orkowy symbol przyjaźni. Przy jego pomocy zamierzam dostać się do miasta orków. Oby tylko orkowie uszanowali to... coś. To coś? Powiedziałeś to coś? Do zobaczenia. Wypierdalaj. Rozdział 5. Strażnicy portalu. A to ciekawe. Nic mi nie wiadomo o żadnym portalu, ale okej, okay, zaczynajmy w takim razie rozdział 5. Teleportujmy się do Xardasa. I od niego będziemy mieli łatwe wejście do orków. Aha, ja jestem przy pentagramie na górze. Ale jakie jest stąd zejście inne niż niż zeskakując z góry jego wieży? Nie ma chyba, jeżeli się chcemy teleportować. No dobra, to trudno. No właśnie, wtyczkę, która pozwoliłaby mi mieć klawisz, bo ja teraz mogę tylko zatrzymać i rozpocząć i zatrzymać nagrywanie. I jest odcinek po prostu, który nagrałem, tak? A teraz, gdybym ja miał narzędzie, które pozwalałoby mi pauzować w trakcie nagrania i to by sklejało po prostu te fragmenty, nie nagrywa, tak jak ma na przykład Mirrorless Action. Mirrorless Action potrafi nagrywać w ten sposób, żeby robić pauzę po prostu w środku nagrania. I dzięki temu, po prostu jeżeli jest jakiś moment, gdzie ja muszę gdzieś przejść, spiąć się, wydostać i tak dalej, ja mógłbym robić sobie pauzę, 2 minuty, tak, i później... I później wracać do was i to byłoby dużo, dużo bardziej przyjemne do oglądania.
Okej, okay, my chcemy teraz pójść do orków. Dobra, załóżmy sobie już Ulumulu. Miejmy nadzieję, że z nikim innym nie będziemy musieli walczyć po drodze, bo to nie jest jakaś najmocniejsza broń na świecie. Nasze Ulumulu, no wygląda zabawnie. I chodźmy do wioski orków. No i to byłoby dużo lepsze, tak? Czyli teraz na przykład, no okej, okay, idziemy do wioski orków. Pach, przerywam, jak jesteśmy w pobliżu, ja wyjmuję mapę, pokazuję gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy. Pach, chowam mapę i jesteśmy. I to jest fajne, bo wtedy jakby to jest zwięzłe, to jest fajne do oglądania, dużo ciekawsze, dużo więcej się dzieje na jednym odcinku. A jakby no dalej to jest gdzieś tam treściwe, jeżeli ja będę pokazywał tę mapę i tak dalej. No nie no, Ulumulu nawet mu przyjebało przez głupi łeb. Ulumulu, kurwa! Ulumulu! Ulumulu! No, z brzytwą to już sobie aż tak dobrze nie radzimy. Przy pomocy Ulumulu. Dobra. I tu chyba w lewo i dojdziemy do orków, prawda? Nie, tu jeszcze w prawo i dopiero na następnym skrzyżowaniu w lewo. Zajebiście. Za 500 metrów skręć w prawo. Za 300 metrów miejsce docelowe jest po lewej stronie. Okej, okay, i tutaj idziemy, tutaj mamy troszkę takie zaplątanie. Jak pójdziemy tutaj, to dojdziemy do wioski orków, dokładnie tak. Cześć przyjacielu. O, już. No co, ziomuś. Tak powiedział do mnie. Zajebiście, już się orki ze mną nie biją. Orki. Orki z Myrtany. I z Górniczej Doliny. Nauczę się śpiewać, kiedy ci zrobię cover tego. Xardas bawi się z nimi. Kiedyś, a tu jest Urszak. To jest nasz człowiek. Urszak, pozdrawia przyjaciel. Przebity przyjaciel jesteś w Urszak. Ma Ulumulu. Dobrze. Przyjaciel trzyma Ulumulu, jak przechodzi przez most. Ulumulu! Jak się masz, przyjacielu? Urszak zdrowy. Urszak potrzebuje Ulumulu dla siebie. Może z Ulumulu Urszak pójdzie do domu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Trzymaj się. Co robisz tak blisko miasta? Urszak obserwuje braci w domu. Urszak boi, że Kruszak niedługo obudzi. Urszak zaczeka. Jak Kruszak obudzi, Urszak zaatakuje. Śniący ma się wkrótce przebudzić? Obyś się mylił. Zważywszy wszystko, czego dowiedziałem się o tym demonie, wolałbym, żeby się zbyt szybko nie budził. Słusznie. Podczas naszego ostatniego spotkania powiedziałeś, że twoi bracia zamknęli wejście do świątyni. Bracia Urszak zamknęli świątynię bardzo mocno. Przyjaciel tam nie wejdzie. Przyjaciel musi użyć magii braci, co są syn ducha jak Urszak. Gdzie mogę znaleźć taką magię? Musi iść do jaskini braci, którzy są syn ducha jak Urszak. Ale trzeba uważać z magią. Bracia Urszak nie lubią. Ulumulu nie pomoże, jak przyjaciel użyje magii. Przyjaciel musi zabrać figurkę. Figurka otworzy wejście do świątyni. Co ty pierdolisz? Jaką figurkę? Droga do świątyni. A nie, poszedłem jeszcze po pancerz. Jest jeszcze inny. Przed miastem orków padłem podobnie na Urszaka. Powiedział mi, że jedynym sposobem na dostanie się do podziemia świątyni jest użycie orkowej magii. Pozostali szamani powinni posiadać odpowiednie zaklęcia. Jest jeszcze inny sposób na wejście do środka. Na uświęconej kolumnie orkowych kapłanów spoczywa figurka śniącego, która jest kluczem do świątyni. Bracia Urszaka nie będą zachwyceni, gdy odkryją, że używam ich świętej relikwii. Okej, okay, czyli pewnie tak czy siak trzeba będzie ich wymordować. Niedobrze. Okej, okay, tutaj przez most mamy miasto orków, tak? Sprawdźmy to. Sprawdźmy to w takim razie i zobaczmy, co się stanie. No, wygląda to ładnie. Ulumulu! Buty szoruj. Dobra, dziękuję, mam Ulumulu. Możecie mi je obciągnąć. Dobra, co morkowi żołnierze? No, zbierają się wokół mnie, tak? No ja nie będę się z wami bił. Nie planuję. Ork, czy ja mogę tu z kimś porozmawiać? Ork.
Co za głupi. Gdzie jest figurka śniącego? Trzeba... Ojej, ojej, ale mnie tutaj zatarabaniło. Dobra, tu sobie jakieś tańce robią. Gdzie jest świątynia? Czy to jest świątynia, czy to jest jakieś przejście dalej? O co tu chodzi, nie rozumiem. Aha, jak mam ulu-mulu tak, to też mogę mieć, dobra. O, po niemiecku jest, widzieliście? Ende. Nikt nie pomyślał, że będzie ktoś próbował po polsku rozmawiać z orkami. No proszę. Kołowrót, możemy to otworzyć? Gdzie to jest przejście? Okej, tu jest dalsza część miasta. I tu pewnie będą gdzieś szamani, co? Orki zwykłe. Ork. 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 Orki z Majorki. Okej, no całkiem miło tu u was. Tu są żołnierze. Żołnierzowie. Możemy przejść koło nich, okej. Okej, kurna, to wygląda ciekawie strasznie. Tu jest coś. A co tu jest za jaskinia? To jakaś jaskinia szamanów? Sprawdźmy. Aż się trochę cykam nawet. Tu jest jakiś dzban. Dobra, ci za mną podążają, żebym tu niczego nie ukradł, co? Nie mam potrzeby was okradać, przyjaciele. Tak się składa. Okej, zajrzyjmy tu. Tu nic nie ma. Są tylko w tej jaskini, są chaty ze skrzyniami ich. A ty coś mi zamierzasz powiedzieć, gościu? Nie, nie umiesz mówić, no tak. Oni nie mówią po ludziowemu. Tylko po swojemu mówią. Ha! Uciucia! Ucucia! Ocucia! Tu nic nie ma tak samo. Jest domek po prostu. Tam był drugi domek. I trzeci domek. I możemy sobie stąd już iść, tak? Bo tu nic więcej nie ma poza domkami. To wygląda jak mieszkanie szamana, no tylko że go tu nie ma. Okej. Okay. Wyjdźmy w takim razie. I może rozejrzyjmy się w innych miejscach jeszcze. Co my tutaj mamy w takim razie? No wygląda to kurna ciekawie wszystko. Nie powiem, no ci strażnicy czegoś muszą strzec, jak dobrze rozumiem. Tam jest wszystko pozamykane. Ty jesteś szamanem. Ty też jesteś szamanem. I ty też jesteś szamanem. Ulu-mulu. I z nimi dwami też nie mogę rozmawiać. Wy mnie po prostu nie chcecie zabić, tak? Z racji tego, że mam ulu-mulu. Okej, okay, co my tu mamy? To mi troszkę kojarzy się Return to Castle Wolfenstein, wykopaliska. Takie klimaty, taka sytuacja. Tu jest jakiś tron, jakiegoś zapewne króla orków. I tu jest jakiś róg, który pewnie można zadąć. Nie wiem, orkowie pójdą na wojnę czy coś. No ale tutaj cały czas na mnie patrzą, więc wiele nie zrobię. Łazimy gdzieś po jakichś podziemiach, no spróbujemy się tu odnaleźć, nie? Może coś fajnego znajdziemy. Tu jacyś więźniowie byli, bo już zdecydowanie ich nie ma. Jezus, jak przeczytałem Mściwa Stal, to już się przez moment przestraszyłem, że się to zamknie za mną, nie? Taka nazwa po prostu. Kurwa, no jest to fajne. Jest to fajny mieczyk. Na pewno. I zobaczymy, czy sobie nim trochę nie powojujemy. Okej, troszeczkę mi tutaj klateczki spadły, ale już jest spoko. No dobra, biegnijmy dalej. Co my tu mamy? Woda. To jest jakaś zalana kondy. Aha, tu jesteśmy w tym miejscu, okej. Zbroja spełzacz, tego nie wziąłem w końcu. Wygnanie ze starego obozu, nosi woda w służbie lewusa. Dobra, to jebać. Tu nic nie ma w takim razie. Czy my jesteśmy w stanie porozmawiać, kolego, czy coś? Bo ja nie mam pojęcia, co ja powinienem tutaj zrobić w takim razie. No bo ja tu nie widzę więcej miejsc do odwiedzenia. A nie znalazłem do tej pory wejścia do świątyni, nie? Tutaj sobie wziąłem miecz, to jest spoko. Tutaj jest tron jakiegoś... Nie tu. Tam w pomieszczeniu wcześniej. Jest tron jakiegoś orkowego władcy.
Tu sobie ktoś chrapie, po orkowemu oczywiście. Tutaj nic nie było w tej jaskini. Tutaj jest ten tron władcy, tak? Tu jest jakiś rób. Ja to mogę podnieść, czy mnie zabijecie? Nie zabijecie mnie. Gdzie będzie rób? Pozostałych rób. Aha, to taki po prostu, okej. Myślę, że to jakiś specjalny artefakt będzie, ale nie jest takowym. Okej. A czy ja czegoś tutaj nie ominąłem przypadkiem? O ciociomu. Czemu ty za mną chodzisz cały czas? Ork Wiarus. Chyba nie mam pojęcia, co to znaczy. Dobra, tu są szamani. Nie możemy z nimi porozmawiać. Rozumiem, nie możemy z nimi porozmawiać, tak? Bo oni se klęczą, oni se modlą i nie umieją po ludziowemu mówić. Żaden z nich. Jakby któryś się czymś wyróżniał, to by miał inne imię pewnie. Dobra, tu rozumiem jest wejście do świątyni, które jest zamknięte. Czy nie? Czy mogę to otworzyć? Dźwignia ani drgnie. No to wygląda jakby była świątynia. Okej, oni czczą figurkę śniącego, jeżeli się nie mylę, tak? Ale ja nie jestem w stanie i tak w żaden sposób jej wziąć. Znaczy, chyba że zaklęciem telekinezy, prawda? Tylko że wtedy się wkurwią na mnie. Mam zwój do telekinezy? Telekineza. Jest pod czwórką. Nie, to jest przemiana w chrząszcza. Przepraszam, już nie chcę magii. Okej, oni się wkurwiają, jak się magii zaczyna używać, okej? No tam jest ta figurka. Ją można na pewno telekinezą ściągnąć. Okej, nie mam wolnych slotów, dobra, to teraz. Jest posążek, ja go mogę ściągnąć. Tylko że oni się wkurwią, jak rozumiem. Dokładnie tak, więc pytanie, czy my ich musimy wymordowywać? No chyba tak, no, zabijmy ich. Kurwy! Dobra, o Jezus Maria. Oni są przejebani. To może nie robić tego Zulumulu, które jest raczej pokojowo nastawione. Tylko może wziąć solidną broń, żeby tych szamanów tutaj pozapierdalać. Tylko, znaczy, martwię się, że ściągnę sobie za chwilę całą wioskę na głowę i to jest w ogóle sposób, w jaki ja to powinienem robić. Ale przede wszystkim, jeżeli my chcemy cokolwiek robić, to ja muszę być kurwa na haju, nie ma szans. Okej, od tego zacznijmy. Ja muszę być na napoju szybkości. Manę se odnowię, powiedzmy. Helda se odnowię. I teraz ja sobie mogę wziąć to purli i teraz ja się mogę napierdalać. Jak ja jestem na speedzie, nie? Spróbujmy spierdolić i się wyleczyć. Nie wiem, tu na przykład. Może mnie przez jakiś czas nie dogonią. Biegną za mną, spoko. Nie boli mnie to, mam tu gdzie spierdolić. Jak tutaj do mnie przyjdziecie, to tutaj was rozerwę na strzępy, nie? Szybko. Pi, 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 szybko bo idzie, szybko bo idzie, szybko bo idzie. Szybko bo idzie, szybko bo idzie, szybko bo idzie. Dobra, chuj ci w dupę. No! Ja pierdolę, no wszystko co uleczyłem już traciłem, nie? W chuj. Chodź tu, psie. Wypierdalaj, dziękuję. Coś masz przy sobie? Nie mogę ci przeszukać, dobra. Leczymy się, ale ja mam niedużo potionów, ej, to jest bardzo niedobrze. Ja się będę musiał teleportować do miasta po potiony, bo ja nie mam potionów już więcej. Dobra, trudno, idziemy. Dobra, tam jest ork szaman. Hokus pokus, jabłko banan. Wrócili sobie do czczenia, zły pomysł. Nie ukrywam, że nie jest to najlepszy pomysł, na który dzisiaj wpadliście. Dobra, okej. Chyba powinienem was wyprzedzić. Zdubluję was, kurwy. No właśnie. Tylko, że dublowanie ich to nie był, kurde, najlepszy pomysł. Źle. Dobra, zabiliśmy typora. Typorka, miszorka zabiliśmy. Spoko, nic się nie dzieje. Idziemy jeszcze raz. Tych orków szamanów można bardzo szybko załatwić, jeżeli się to dobrze zrobi. I następnie ci strażnicy nie powinni stanowić aż takiego problemu. Ja się zajebałem troszeczkę kubką, tak? Mea culpa, mea bardzo wielka culpa. Nic zadać, nic ująć.
Nie mogę się dać trafić. Tak, zacznijmy. Eliksir. Teraz już niezależnie od tego, czy będę miał ulumulu... A nie, posążek nie jest zdjęty, okej. Okay. Przez chwilę się zastanawiałem, czy... Ała, kurwa. Pierdalaj. Dobra. Okej, okay, spoko. Jest okej. Okay. Niech ci strażnicy tu biegną. Niech ci strażnicy tutaj biegną. My już miejsce przy posążku mamy w miarę, powiedzmy, clear, nazwijmy to. Okej, okay, spróbujmy ich tu załatwić. Kurwa, to jest niepojęte po prostu. Dwóch na jednego, jakie tutaj są ciężkie pojedynki. O Jezus, ja bez celu. Ja się dziwię, kurwa, że nie mogę go zabić, jak bez celu jestem, no. Co za gałgan. Nie, kurwa, nie da się po prostu, nie da się, nie? Nie da się, spierdalam. W końcu odpuszczą, no. Muszą, chyba. A przynajmniej mam taką nieskromną nadzieję. Uciekuno. Uciekuno. Płuca bolą. Oni są szybsi ode mnie. Muszę się bić. Ale kurwa, nie mam szansy z dwoma, no. Dobra, jedyne co mi pozostało, to jak jestem jeszcze w tym miejscu, bardzo szybko sięgnąć po to. Kurwa, no! O Jezus, jak mnie to denerwuje po prostu, strasznie. Bo mam save'a w tak chujowym momencie. Dobra, no pozostaje mi ich zabić, no nic innego na tym save'ie zrobić nie mogę, niestety. Chociaż bardzo bym chciał, mówię więcej. Roznosi mnie złość, bo to jest save z cyklu. Nic nie możesz zrobić, nie? Ale save jest, więc pierdol się szmaciarzu, nie? To jest taki rodzaj save'a. No nie bij tego, jak ten cię tłucze. O Jezus, ale jestem zły, będę tak zły. No! W chuj! Z tobą! A jestem zły, no. Co ja mam zrobić z tym save'em, nie? Żebym ja mógł jakoś szybko... Nie, to jest kurwa bez sensu, ja pierdolę. To jest tak bez sensu save. Oni są niby daleko ode mnie. A spróbuję innego triku. Pytanie, czy to zadziała. O nie, zanim ja się do Ulumulu dogrzebię, to ja umrę, nie? Chuj założę na mordę, kondoma jak Kajko, nie Ulumulu. W pizdu z wami. Tego się kurwa nie da zrobić, nie? No takie odnoszę wrażenie. Jakbym ja mógł biec i przeglądać ekwipunek jednocześnie, to już by było inaczej, ale nie mogę. Oni są szybsi ode mnie, więc jedyne na co mogę liczyć, to jest to, że sobie odpuszczą, nie? No bo są szybsi ode mnie. Ale nie sądzę, żeby oni sobie mieli zamiar odpuścić, jeżeli ja zabiłem im szamana, tak? Ja bym przynajmniej nie odpuścił. Najgorsze jest to, że ten save jest zbugowany. I on jest zbugowany. Bo, proszę ja was. On jest zbugowany, dlaczego? Dlatego, że straciłem status przyspieszenia, który miałem. Który kurwa miałem, no. I to jest nie fair. I to jest zbugowany save, no. Ja pierdolę. Ale rozniosę coś zaraz, mnie tak złość już nosi. Nawet nie bardzo wiadomo, co z nimi zrobić, kurde, no. Bo oni biegną na pałę. Nawet nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić, naprawdę. Kurwa jego mać, no po prostu to jest niepojęte. Jedyne co to jest ten napój, bardzo... Kurwa, no i pochuj drugi tabulator, debilu głupi. Tak? Mogę to spróbować zapisać. Ale to nie ma sensu, bo jak wczytam, to nie będę na eliksirze, bo są kurwa zbugowane save'y. Co za głupia gra. Jezus, jaka ta gra jest głupia i zbugowana, nie? To ja słów nie mam.
Jedna głupia rzecz. Nie pomyślałem o tym. Nie pomyślałem o tym, że ta gra się zbuguje i stracę szybkość, nie? To jest tak głupie. Nie, nie chcę tego, bo to mi nic nie daje. I że ten interfejs tak topornie działa. Gdyby on tak chujowo topornie nie działał, to ja byłbym w stanie cokolwiek tu zrobić. Nie jestem w stanie czegokolwiek tu zrobić z tym. Kurwa, czy to jest martwy save, który ja muszę ratować, nie wiem, cheatami? No nie chciał... Kurwa! Co za brednia po maksie, no, ja już nie mam siły, nie? No! I czemu ty, debilu, chowasz broń, jak otwierasz ekwipunek, żeby się nie móc obronić, tak? Taki jest twój świetny plan, Bezi. Idioto jebany, kurwa, debilu, patałachu. Jak można być takim baranem głupim? 5 i 4 w dół. I raz tam. Bo jedyna szansa, jaką ja tu widzę, to jest idealne wykonanie wszystkiego. Raz, raz, dwa, trzy. Tylko, że nie da się tego wyliczyć. No! Nie, to nie jest do zrobienia. Kurwa, to nie jest do zrobienia ten save, nie? Pierdolne na ryj tu. To nie jest ten save do... Znaczy, może jest to do wywalczenia z nimi, nie? To jest jedyna opcja, którą ja widzę. Przebijają się przez obronę, bez sensu. Jakby znaleźć jeszcze jakieś miejsce, w którym oni by się zbugowali i ja mógłbym walczyć jeden na jeden, nie? To już najprędzej. Gdzieś tu za tron wleźć jakoś. Zamrożony. Kurwa mać, trzeba było od razu tak zrobić. Kurwa. Bagiem cię chce gra dojechać, to bagiem ty ją przechytrz. O Jezus, jak się wkurwiłem, nie? Dalej jestem zły, nie? Czekajcie. No, już mi lepiej. Strasznie mnie po prostu takie coś denerwuje, ale to potwornie. Dobra. Żyjemy. Jest okej. Już mam dość tej gry. Miejmy nadzieję, że... No to już jest pod końcówkę, tak? Bo 6 rozdziałów mamy chyba. Przepraszam. A to jest 5. Za ścierwo. Pod 6 telekineza. Nie, bo nie podmieniłem na tym sejwie. Magia. Dobra, grom powiedzmy, z 8 odznaczę. Wezmę sobie telekinezę. Dzień dobry, panie posążku. Ty, typie, mój rejon to nie talentów wylęgarnia. I gdzie go mamy? W różnych pewnie. Pozostałe posążek. Posążek przedstawia zniekształconą postać w masce. Maskę otacza 6 żądeł. Dobra, zróbmy save'a. I teraz możemy chyba w takim razie wejść tutaj, tak? Bo to jest świątynia, prawda? Czy nie? Statuetka przesuwa dźwignię. Kurwa, wchodzimy do świątyni. Dobra. To jest to, co Iberion mówił, czy ten Kor-Angar, Kor-Kalom, ktokolwiek. W każdym razie, że widział orków w miejscu, gdzie jest śniący. Nie mam zbroi z pancerzy pełzaczy. No dobra, najwyżej się po nią wrócimy, jak będzie to niezbędne. Udało mi się dostać do świątyni śniącego. Nie wiem jeszcze, co mnie tam czeka, ale wkrótce pewnie się dowiem. Okej, robimy save'a w takim razie. Sprawdźmy to. Wygląda to bardziej jak jaskinia niż jak świątynia. No nie, no dobra, no ma takie przybudówki te świątynne. Tu jest co? Tu jest przepaść, więc tędy nie przejdziemy. Tutaj bym się rozejrzał, czy jest coś ciekawego. Nic ani nikogo tutaj na razie nie widzę. Tu co, jakieś grzyby rosną? Czy możemy to podnosić? Nie, to jest po prostu dekoracja. To jest po prostu dekoracja. Okej, tutaj po tym fragmencie sobie możemy przejść na drugą stronę. No boję się Soulmars, co tutaj będzie. Tu sobie możemy wskoczyć. I to są statuły orkowe, tak? Chyba to są orkowie. Nie przyjrzałem się im od frontu. A chyba chciałbym to zrobić. Przyjrzeć się tym statuom tutaj. No wygląda to jak orkowie, którzy sobie
podtrzymują stropy świątyni, żeby ta się nie zawaliła. To szkielet! Okej. O kurwa, to jest w chuj szkieletów, których nie można trafić, czy o co tu chodzi? Ulumulu mam wam pokazać? Odpierdolcie się. Powinny być orkowe, takie duże szkielety, nie? Jeżeli to jest orkowa świątynia. No nie rób tych uników, Gałganie, jesteś humanoidem. Nie powinieneś. Proszę wypierdalać szkielety. Jezus Maria, ale oni są wkurzający, nie? Dobra. Na szczęście dużo biegają, mało biją. W przeciwieństwie do orków. Dobra. Save'a zrobimy tu. Żeby to nie był kolejny save, w którym się wkopię. Dobra, okej. Okay. Coś z was wypada? Jakiś siekacz? Wyszczerbiony topór, okej. Okay. No prawie nie mam już mikstur, nie? Zalecane byłoby wrócić do nowego obozu, jeżeli tu czeka nas jakaś walka, ale to po prostu miejmy save'y, nie? Zrobię sobie takiego save'a tutaj zapasowego. Zapasowy 2. I chodźmy dalej. Oraz takiego normalnego, tak? Którego będziemy nadpisywać. Tu jest jakaś ruda. I tu jest jakieś więzienie, tak? Ktoś tu jest zamknięty? Nie, to jest po prostu przejście. Okej, szkielety kolejne się ruszyły. Na co my oczywiście mamy gotową odpowiedź. Tutaj nie należy spodziewać się niczego innego z mojej strony. Dzień dobry. Macie chwilę, żeby porozmawiać o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Co to jest? O kurwa, to jest jakiś nekromanta jebany. Szkielet mag. Wypierdalaj. Przejebane. Co to się za dziwne rzeczy dzieje? Proszę stąd wyjść. Kurwy. Zabiję was, nie? Tak was pozabijam. On się nawet nie wyobraża, jak was pozabijam. Nawet się nie zorientujecie. Nawet się nie zorientują, że już są sztywni. Dobra. No czuję, że tu się wykopyrtnę, nie? Piotr Izak Wykopyrcki będzie taki troszeczkę. A coś w szkielecie magu jest? Jest, przyzwanie szkieletów. I sopel lodu. To są kolejne szkieletory. No czeka nas tutaj na pewno zwiedzanie świątyni. Kurde, najchętniej wróciłbym się do nowego obozu po mikstury. Ale na pewno nie będę tego robił na odcinku, jeżeli już to poza. I to chyba miałoby sens, żeby tutaj zakończyć sobie odcinek. I pomiędzy odcinkami ja bym się wrócił do nowego obozu. A tu co jest? Wróciłbym się do nowego obozu. I... Okej, no to nie jest miła niespodzianka na pewno. Dziękuję, już mogę wyjść. I tu mamy jakiś zwój. Magiczny czy normalny? Już jestem ciekaw. Magiczny pewnie, no dobra, no nie dowiem się pewnie, co to jest. Fragment lodowego golema tu był. No nie dowiem się zapewne, co to był za zwój, czyli pewnie jakiś mało istotny, powiedzmy. Najchętniej to bym tu przeszedł, no nie? A tu pewnie będzie drugi przełącznik. Dokładnie. Są te orkowe mechanizmy takie zawsze. Który powoduje otworzenie nam przejścia tutaj. No, że nie chcę kończyć odcinka, że jestem ciekaw, co tu jest. Kurwa, no to wygląda groźnie, nie? Przełącznik. Okej. Okay. Będą jakieś orkowe zagadki zapewne. I przełączył się z powrotem. Okej, czyli ktoś tu próbował rozwiązać tę zagadkę i sobie umarł, jak rozumiem. No i ten przełącznik się wyłączył z powrotem. Dobra, a ten?
A, i przełączam go ja z powrotem. Okej, okay, no nie, to ja chcę go włączonego zostawić. I co teraz? On się wyłączy? Czy to nie przełącznik się może przesuwa, tylko coś innego? Kurwa, nie wiem, będę się musiał nad tym zastanowić. Nie lubię takich rzeczy, trzeba myśleć. A jeszcze jak ja mam czas, żeby sobie samemu usiąść, pomyśleć, to jest fajnie. Gorzej jak ja muszę cały czas gadać, bo mam świadomość, że wy tu słuchacie i jesteście. Nie jestem w stanie się wtedy skupić na myśleniu. Dobra, słuchajcie, zróbmy to, chyba że to otworzyło którąś z tych bram tutaj. Na razie nie. Okej, okay, zróbmy tak, że ja se pewnie wrócę do nowego obozu po mikstury, pogarniam trochę rzeczy i widzimy się w następnym odcinku, zapewne jutro. Trzymajcie się, cześć!